Zbychu, popatrz się, tu jest jakiś krąg. Może spróbujemy wywołać ducha Jessiki? No dobra, to chodźmy. Jeździmy. Jakiś portal. Zbychu, popatrz się! Jessica! Bigo! Chodźcie! Chodź ty, koniu! Koniu, chodź! Nie wiem, kim jesteś, ale chodź. Musimy się zapoznać. Chodźcie do naszego domu. Pojedziemy do domu i tam wszystko ogarniemy. Chodźcie już do domu. W domu wszystko ogarniemy. Nie widzicie, że śnieg zaczyna padać. Ale ten śnieg. To nic, weźmiemy go, zobaczymy. Ty, jak ty się nazywasz? Jak się nazywasz? Ty, jakiś Rudy. Ty, Rudy, jak ty się nazywasz? Rudy, gdzie ty jesteś? Rudy! Rudy! Tam jest, dobra. Rudy! Co ty? Jak? No dobra, to Bigos, chodź, idziemy do naszego domu. No. A konie chyba nie rzekają, nie? Nie wiem. Po jagódkach chyba może się wszystko wydarzyć. No dobra, Bigos, czyli jesteś dzikim koniem, tak? No dobra. Okej, pomijając, co tam się dzieje, no. No dobrze, no to... A dla... Od kiedy jesteś dzikim koniem? Zbysiu? Nie wiesz? No my się zgubiliśmy ze Zbychem na wycieczce, chodź tu. Ja się boję, co oni tam robią. Co wy robicie? Dobra, chodźmy stąd. Jessica, musimy znaleźć sobie nowy dom. Chodźmy, moją komórkę. Wy ślubu nie mieliście, ja jestem księdzem. Ej, Bigos, bo ja jestem baba, nie? Bigos, jesteś księdzem? Tak, dobra, chodźmy poszukać jakiegoś dobrego miejsca na ślub. No już możesz mówić. Czy ty, Jessica, bierzesz Zbycha do męża? Tak, biorę cię, mój kochaniutki, na męża. Czy ty bierzesz Jessica do żony? Tak, biorę ją do męża. No proszę, obrączki. Tu macie obrączki, proszę. Proszę, obrączki. Możecie się pocałować. Słyszeliście pana księdza Bigosa?